A tu niespodzianka, wyłazi robak z namiotu, młody synek, anonimowy urzędnik z Warszawy. No właśnie nie jest taki anonimowy, bo gdybym miał twarz zasłoniętą, to by był anonimowy, ale i tak mam takie oczy napuchnięte, że wiesz. No cóż, ale ten wąs to dodaje ci animuszu. No trochę tak, jakbym go jeszcze zakręcił, tak... No. trochę inna sytuacja. Tak, a więc jesteśmy nad jeziorem Mietkowskim. Jest to około 50 km, no 40 km na południe, na południowy zachód od Wrocławia. Udaliśmy się tutaj, ponieważ jesteśmy w trakcie etapu specjalnego wyprawy na miodzie. Wyprawa na miodzie to... co to jest? Co to jest? Synek, co to jest? Wyprawa na miodzie to jest taka wyprawa, która ma zwrócić uwagę na problem XXI wieku. Czyli problem, który polega na tym, że masowo wymierają pszczoły. I przyczynia się do tego masa ludzka. A dokładnie jest wiele czynników, ale chcemy zwrócić na niektóre z nich. Tak, a więc aktualnie jedziemy w stronę Gór Izerskich, gdzie chcielibyśmy zbadać temat wytrucia wszystkich robaków w okolicy lat 80., a następnie dzięki temu dopiero kilka lat temu pojawiły się tam ptaki. Następnym celem naszej wycieczki jest Wolimierz. W Wolimierzu, czyli dalej na zachód, znajduje się kilkoro obrońców pszczół oraz pszczelarzy mocno wkręconych w temat rozpropagowywania pszczelarstwa i dzikich pszczół, z tego co słyszeliśmy. Także za kilka tygodni odbędą się tam zajęcia, które mają na celu pokazać, z tego co wiem, coś tam, permakultura, pszczoły, takie rzeczy, i jedziemy, żeby to właśnie dokładnie zbadać, ponieważ nie wiemy tego dokładnie, co tam się dzieje, więc zamierzamy to zbadać w ramach etapu specjalnego i następnie wracamy do Wrocławia i kontynuujemy wycieczkę na wschód Polski, w stronę Lublina. Tak, oto nasz synek. Teraz jestem anonimowy, urzędnikiem z Warszawy, a jeszcze przed chwilą nim nie byłem. Tak, a więc jedziemy przez Kielce, ponieważ w Kielcach co jest? Jest zakończenie drugiego etapu. Gdzie? W Kielcach. A co tam jest? Podobno kiedyś był jedynym, czy tak przynajmniej słyszałem, że był jedynym pomnikiem pszczoły, a teraz już to drugi pomnik pszczoły na świecie. Tak? Tak, znajduje się tam drugi na świecie pomnik pszczoły. Pierwszy jest bodajże gdzieś tam w Ukrainie, czy coś takiego. Nie mam Wikipedii pod ręką. Anyway, tam...